tym filmie opowiem Ci, jak to jest z potęgowaniem, gdy w wykładniku potęgi masz 0, liczbę ujemną lub ułamek. W poprzednich filmach pokazywałam, że cokolwiek różnego od zera, czyli na przykład x, podniesione do potęgi zerowej jest równe 1. X ma być różny od zera. Zatem x do potęgi zerowej jest równe 1. Ma to sens, pokazywałam taki przykład. 3 do potęgi trzeciej to się równa 27, bo to jest 3 razy 3 razy 3. 3 do kwadratu to jest równe 9. 3 do potęgi pierwszej, pewnie już wiesz, jest równe 3. Zatem 3 do potęgi zerowej ile będzie równe? Popatrz, że za każdym razem wynik jest 3 razy mniejszy. Tu mamy 3 razy mniejszy wynik, tu mamy 3 razy mniejszy. Zatem ma to sens, że 3 do potęgi zerowej będzie też równe 1. Tak samo jak cokolwiek do potęgi zerowej równe jest 1. To jest jeden ze sposobów na zrozumienie tego zagadnienia. Wiesz również z własności potęg, że a do potęgi b razy a do potęgi c to się równa a do potęgi b plus c. Czyli przy mnożeniu liczb o takich samych podstawach wykładniki dodajemy. Idąc tą drogą, ile to będzie? A do potęgi b razy a do potęgi zerowej. To będzie, patrząc na ten wzór, wezmę go w ramkę, to będzie równe a do potęgi b dodać 0. A b dodać 0 to jest po prostu b, czyli to jest a do potęgi b. Jeśli podzielimy obie strony równania przez a do b, pamiętaj, nie wolno dzielić przez 0, zatem zakładamy, że to wyrażenie będzie niezerowe, czyli podzielę stronami przez a do b to wyrażenie. Będę miała a do potęgi b razy a do potęgi zerowej dzielone przez a do potęgi b, to jest niezerowe, to się równa a do potęgi b dzielone przez a do potęgi b. Napiszę jeszcze dla pewności, a jest różne od zera. Ile otrzymamy? A do potęgi b tutaj się skrócą, dostaniemy a do potęgi zerowej. A do potęgi zerowej równa się a do potęgi b przez a do potęgi b, to jest po prostu 1. Czyli znowu mamy, że cokolwiek różnego od zera do potęgi zerowej równa się 1. To był drugi sposób. Pokazałam to na dwa sposoby. Działa. No dobrze, cały czas mówię, że w podstawie tutaj potęgi nie może być zera, jeśli podnosimy do potęgi zerowej. Czyli nie istnieje coś takiego jak 0 do potęgi zerowej. Możesz myśleć, że wynik tego potęgowania 0 do 0 jest równy 1, ale tak nie jest. 0 do potęgi zerowej to tak zwany symbol nieoznaczony. Zapiszę. Symbol nieoznaczony. Nie ma wartości liczbowej. Udowodniłam to już w innym filmie. Zapraszam Cię do obejrzenia. W porządku. Powiedziałam, jak potęgować z potęgą 0. Obiecałam, że opowiem też o potęgach ujemnych. W porządku, ten pierwszy sposób zmniejszania wyniku 3 razy jest przydatny, bo powie Ci też, ile to będzie 3 do potęgi minus pierwszej. Może zrobię to na inny kolor. 3 do potęgi minus pierwszej. Ile to będzie równe? Robimy tym samym sposobem, dzielimy przez 3 i otrzymujemy 1/3. W porządku, ale jak to będzie formalnie? Warto pamiętać, może wiesz to z poprzednich filmów, że a do potęgi ujemnej, czyli a do potęgi minus b, to jest równe 1 dzielone przez a do potęgi b. Zróbmy to na kilku przykładach. Jeden już znasz, ale spróbujmy taki przykład. 3 do potęgi minus trzeciej. Korzystamy z tego wzoru. Zapisujemy, że to jest równe 1 dzielone przez i teraz tutaj 3 do potęgi trzeciej. Ile to jest 3 do potęgi trzeciej? Już pisałam wcześniej, możesz skorzystać. To jest 3 razy 3 razy 3, czyli 27. 1 przez 3 razy 3 razy 3, jeszcze rozpiszę dla pewności, to jest 1/27. To, co zrobiłam wcześniej, czyli 3 do potęgi minus pierwszej, również działa z tym wzorem. To jest 1
dzielone przez 3 do potęgi pierwszej, a 3 do potęgi pierwszej wiesz, że to jest równe 3. Czyli to jest 1 trzecia. Zobacz, na dwa sposoby policzyliśmy, ile to jest 3 do potęgi minus pierwszej. W porządku, idziemy dalej. Ćwiczymy potęgowanie z ujemnymi wykładnikami. Zapiszmy na przykład, ile to będzie 1 trzecia do potęgi minus drugiej. Podobny przykład, korzystam z tego wzoru, to będzie 1 dzielone przez i tutaj wpisuję 1 trzecią, czyli tą moją podstawę potęgi, do potęgi już nieujemnej, tylko dodatniej, to jest 1 trzecia do potęgi drugiej. Ile to będzie równe? To będzie równe, po kolei idziemy. Najpierw zajmijmy się mianownikiem. 1 trzecia razy 1 trzecia, czyli to jest 1 dziewiąta. I teraz mamy piętrowy ułamek. Kreska ułamkowa, przypominam, że oznacza dzielenie. Czyli tak naprawdę to mamy 1 dzielone przez 1 dziewiątą. 1 podzielić napiszę. Zamiast tej kreski ułamkowej grubej napiszę podzielić przez 1 dziewiątą. Zapisam to samo. I teraz pamiętamy, że podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. A odwrotność 1 dziewiątej to jest 9 albo 9 pierwszych. 1 razy 9 pierwszych to się równa 9. W porządku? Zapiszę inny przykład, równoważny, ale inaczej wyglądający. 3 do potęgi minus pierwszej do potęgi minus drugiej. Zwróć uwagę, że 1 trzecia to faktycznie 3 do potęgi minus pierwszej. To wiemy stąd. Czyli napisałam to samo, co tutaj. Jak to zrobić? Wtedy warto pamiętać, że jeżeli mamy dwie potęgi, możemy je przez siebie pomnożyć. Czyli to będzie w tym wypadku 3 minus 1 razy minus 2 to jest 2. 3 do potęgi drugiej, a to będzie równe 9. Faktycznie tyle nam wyszło. Zapiszę tutaj obok. Jeżeli mamy a do potęgi b, a to jeszcze do potęgi c, to to jest równe a do potęgi b razy c. W porządku. Możesz się zastanawiać jeszcze, jak to będzie, jeśli będziemy podnosić do potęgi, która jest ułamkiem. Obiecałam, że o tym też powiem. Także przejdźmy dalej. Zapiszę wzór. A do potęgi 1 przez b, czyli do potęgi ułamkowej, to jest równe pierwiastek stopnia b z a. Czyli ta podstawa potęgi idzie pod pierwiastek, a mianownik z ułamka jest tutaj w stopniu pierwiastka. To jest w przypadku, kiedy w liczniku mamy jedynkę. Zróbmy to na przykładzie. Wezmę w ramkę. Weźmy 4 do potęgi jednej drugiej. 4 do potęgi jednej drugiej. Skorzystamy z tego wzoru. Czyli piszę pierwiastek. Pod pierwiastkiem czwórka. I stopień drugi. Stopień drugi to tak naprawdę pierwiastek kwadratowy, można byłoby tego nie pisać. Czyli można równie dobrze napisać tak. Pierwiastek z czterech jest równy 2. W porządku. 8 do potęgi jednej trzeciej. To będzie równe, korzystamy z tego wzoru. Pod pierwiastkiem wpisujemy ósemkę, a tutaj w stopniu pierwiastka 3. Czyli mamy teraz pierwiastek trzeciego stopnia z 8. Ile to będzie równe? Warto pamiętać, że 8 to inaczej 2 razy 2 razy 2. Mamy 3 razy dwójkę mnożoną przez siebie. Zatem pierwiastek trzeciego stopnia z 8 jest równy 2. Ok, a jakby to było, jakbyśmy połączyli dwie rzeczy. Czyli wezmę 27 do potęgi minus 1 trzecia. Czyli nie dosyć, że mamy ułamek, to jeszcze mamy tutaj ujemną liczbę. W porządku. Pamiętamy, że jeżeli mamy ujemny wykładnik, to zaczynamy od napisania, że to jest 1 dzielone przez 27 do potęgi 1 trzeciej. W porządku. A 27 do potęgi 1 trzeciej to się równa 1. I tutaj na dole mamy pierwiastek z 27 stopnia trzeciego. Ile to będzie równe? Pierwiastek z 27 stopnia trzeciego to będzie równe 3. Dlaczego? Bo 3 razy 3 razy 3 daje nam w wyniku 27. Zatem pierwiastek stopnia trzeciego
z 3 razy 3 razy 3, czyli to jest pierwiastek stopnia trzeciego z 27, to jest równocześnie równe 3. Ok. Tutaj mówiłam o takim przypadku, gdzie w liczniku była jedynka. A spróbujmy zrobić taki przykład, gdzie będzie na przykład dwójka. Czyli będę miała 8 do potęgi 2 trzecie. Jak to zrobić? Napisałam taki wzór, jeden wzór. Mogłabym go rozszerzyć też na taki, żeby tutaj licznik był inny niż 1, ale spróbujmy skorzystać z tego, co wiemy. 8 do potęgi 2 trzecie. Możemy to zapisać, że to jest 8 do kwadratu do potęgi 1 trzeciej. Pamiętasz? Pisałam już wcześniej taki wzór, pokażę Ci go. Tutaj. A razy B do potęgi C to jest A B razy C. I właśnie z tego tutaj skorzystałam. 2 razy 1 trzecia to jest 2 trzecie. Czyli nic się nie zmieniło, a zobacz, już mamy łatwiej. Mamy 8 do potęgi drugiej do potęgi 1 trzeciej. 8 do potęgi drugiej, pewnie wiesz, że to jest 64. Zostaje nam potęga trzecia. 64 do potęgi trzeciej to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 64, a to jest równe 4. Zachęcam Cię do sprawdzenia, dlaczego to jest równe 4. Ok, możesz zrobić to też innym sposobem. Mogłeś zapisać, że to jest 8 do potęgi 1 trzeciej do potęgi drugiej. Mnożenie jest przecież przemienne, nie ma znaczenia, jak to zapiszesz. Wtedy zaczniesz najpierw od pierwiastka. 8 do potęgi 1 trzeciej to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 8. Kwadrat zostaje. A pierwiastek z trzeciego stopnia z 8 już liczyliśmy, był równy 2. Czyli to jest 2 do potęgi drugiej, to się równa 4. Na koniec jeszcze ciekawe przykłady. X do potęgi minus trzeciej dzielone przez x do potęgi minus siódmej. Ile to będzie równe? To będzie równe x do potęgi minus trzeciej razy 1 dzielone przez x do potęgi minus siódmej. Tak sobie rozpisałam. Napisałam osobno licznik, osobno mianownik. A to się równa x do potęgi minus trzeciej, a to możemy odwrócić. To jest inaczej x do potęgi siódmej. To się równa, korzystamy z własności potęg. To był pierwszy wzór, który pokazywałam. Przypomnę, ten na górze. Jeżeli mamy te same podstawy, to wykładniki możemy dodać. Skorzystamy z tego tutaj. Czyli mamy tutaj x i minus 3 dodać 7, to się równa 4. W porządku. Sposobów na obliczenie tego działania jest wiele. Mogłeś na przykład zapisać to będzie 1 przez x do trzeciej razy 1 przez x do minus siódmej. Czyli zamiast x do minus trzeciej napisałam, że to jest 1 przez x do potęgi trzeciej. Wtedy wszystko pod jedną kreską ułamkową zapisać. To jest x do trzeciej razy x do minus siódmej. Skorzystać z tego, że to jest 1 przez x do 3 minus 7 to jest minus 4. 3 dodać minus 7 tak naprawdę to jest minus 4. I w takim wypadku to jest x do potęgi czwartej. Nie ma znaczenia, którym robisz sposobem. Zawsze powinno wyjść Ci x do potęgi czwartej. Później dowiesz się też, ogólnie napiszę, że x do potęgi a dzielone przez x do potęgi b to jest x i w wykładniku a minus b. Już tutaj nie będę zapisać warunków ograniczających. Pewnie pamiętasz, że nie dzielimy przez 0, zatem x nie może być równy 0. Napiszę dla pewności. Ok. Jeszcze jeden przykład dla przećwiczenia. Wiesz, jak już potęgować z wykładnikami ułamkowymi. Wiesz, jak potęgować z ułamkami ujemnymi. Wiesz, jak potęgować, gdy w wykładniku mamy 0. To spróbujmy zrobić taki ciekawy przykład. 3x kwadrat y do potęgi 3 drugich dzielone przez x y do potęgi 1 drugiej. Uprośćmy takie wyrażenie. To się równa 3 razy i zobacz, tutaj mamy x. Tutaj mamy x. Mogę zapisać, że to jest x kwadrat dzielone przez x razy
Y. I tu mamy Y do potęgi 3 drugich dzielone przez Y do potęgi 1 drugiej. W porządku. Spróbujmy to policzyć. To się równa. 3 zostawimy. Ile to będzie? X kwadrat dzielone przez X. Możesz pamiętać, pisałam przed chwilą wzór, to jest X kwadrat odjąć 1, czyli odejmujemy potęgi 2, tu jest potęgi nie ma zapisanej, czyli jest potęga pierwsza. X to jest inaczej X do potęgi pierwszej. Czyli to jest X do kwadratu odjąć 1. Czyli to jest X do potęgi 2 odjąć 1 i zostają nam Y. Możemy zrobić to tym samym sposobem, czyli to jest 3 drugie odjąć 1 druga. W porządku? To się równa 3 razy x do potęgi pierwszej, to jest po prostu x, a tutaj zostanie nam y do potęgi 2 drugie, czyli y do potęgi pierwszej. Zatem uproszczone wyrażenie jest równe 3xy. Zachęcam Cię do rozwiązywania zadań na portalu Khan Academy. Te potęgi po prostu trzeba poćwiczyć.